Dobry Państwu. Agnieszka Szydłowska, chyba najbardziej rozpoznawalny głos w Polsce. O rany! Witam naprawdę? Cię serdecznie. Dziękuję za takie powitanie, bardzo mi miło. Agnieszko, w tym roku w naszym studiu rozmawiamy o filmie, oczywiście, bo jesteśmy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale też dużo mówimy o odkrywaniu nieoczywistego w różnych aspektach. I właśnie chciałam się ciebie podpytać o kwestie muzyki w filmie. Jak istotna jest muzyka w obrazie, jaką rolę powinna spełniać? No myślę, że tyle odpowiedzi na to pytanie ilu artystów, bo teraz... Powiedziałybyśmy, że jest to konkretna rola, a okaże się, że za chwilę zobaczymy jakiś świetny film, w którym w ogóle e, autor wywróci te zasady do góry e, nogami, więc myślę, że najfaj... najważniejsze jest to, żeby e, rzeczywiście, jeżeli już jest muzyka, to była ona e, robiona z taką miłością, z jaką często tutaj spotykamy się na festiwalu, bo ja znam bardzo dużo dobrych filmów, w których nie ma żadnej muzyki albo jest muzyka wyłącznie taka zagrana na planie, czyli ktoś słucha radia i słyszymy to radio, no ale oczywiście klasycznie podchodząc do muzyki, ona spełnia rolę przewodnika dla widza po emocjach. I tutaj na festiwalu w tym roku też mamy takie filmy, gdzie właśnie tak klasycznie do muzyki podchodzą twórcy, kiedy trzeba coś dopowiedzieć, albo trzeba coś przygasić, bo na przykład jest za dużo koloru, no to wtedy muzyka przejmuje te rolę. To jest w ogóle troszeczkę związane z psychologią, tak myślę. Bardzo ciekawie o tym, zresztą autorzy muzyki opowiadają i bardzo często mają różne emocje, bo to nie jest tak, że ta, która jest przez nich napisana, do jakiejś sceny wchodzi, bo na przykład reżyser na końcu decyduje, że trzeba zmienić jakiś wątek muzyczny, i oni na przykład to przeżywają jeszcze często po wielokroć już po premierze filmu i czekają, nie mogą się rozstać z tymi swoimi ukochanymi elementami soundtracku czy ścieżki dźwiękowej. Więc myślę, że ja osobiście, gdybym powiedziała nie generalizując, najbardziej kocham momenty takich przekroczeń, czyli kiedy na przykład w filmie Kos który przenosi nas do czasów Kościuszki, Mikołaj, Mikołaj Trzaska używa instrumentów, które absolutnie nie byłyby wykorzystywane w tamtym okresie. Ale z drugiej strony w filmie Chłopi Luke, który kojarzy nam się z muzyką elektroniczną, jest świetnym producentem i naprawdę wie wszystko o elektronicznej produkcji, rezygnuje całkowicie z tego warsztatu i spotyka się z fidelami, sukami i tymi instrumentami, które są opanowane i mają je w małym palcu etnografowie muzyki, ale dla niego były nowością, ale robi to dlatego, że Chcę w jakiś sposób wejść w tę przestrzeń, która opisywana jest w filmie. Jednak muzyka, która powstaje, jest muzyką współczesną, bo te instrumenty tradycyjne nie służą do skomponowania tradycyjnych utworów, tylko już do naszej wrażliwości mają się dopasować. Więc mi się wydaje, że ta opowieść o muzyce jest. Pasjonująca, za każdym razem jest to inaczej, to bardzo zależy od konkretnych obrazów. I ja osobiście no jestem wielką fanką no tego, co nazwałam przekroczeniem, czyli kiedy artyści muszą zrobić coś, czego do tej pory nie robili, i kiedy reżyserzy dają takim artystom, czy to młodym, czy z zupełnie innego świata, szansę, żeby sprawdzili się w filmie. Wykazali. Właśnie, bo chwilę wcześniej rozmawiałyśmy o filmie Olgi Hajdas i Mago, o roli, powiedzmy troszkę o roli muzyki w tym filmie. I tu w ogóle dochodzimy do moim zdaniem rewelacyjnej sytuacji, bo kompozytorem muzyki w tym filmie jest Andrzej Smolik. Andrzej Smolik, który oczywiście, może też powiedzmy, że film przenosi nas w lata, w lata 80 w alternatywna scena, przede wszystkim gdańska, no ale możemy powiedzieć trójmiejska. Muzyka oczywiście odgrywała na tej scenie no, gigantyczną rolę, generalnie taki ferment artystyczny, połączenie sztuk plastycznych, teatru i i muzyki to funkcjonowało. No i teraz Andrzej Smolik, który jest trochę dzieckiem tamtych czasów, pisze muzykę na tak zadany temat, robi to fantastycznie, oddając klimat, ale jednocześnie nie cytuje. Wydaje mi się to bardzo ciekawym zabiegiem i pomysłem Olgi też, no i Olgi Hajdas, reżyserki, przepraszam, reżysera filmu, bo Olga chce być reżyserem, i właśnie Andrzeja, że mogli pójść takim tropem szukania oryginalnych nagrań, ale postanowili napisać tę muzykę od początku. I a propos tego odkrywania, o którym też rozmawiamy, dla mnie to w ogóle jest genialny przykład właśnie tego tematu. No bo jak podejść do sytuacji, w której dwie dziewczyny, czyli Olga Hajdas i Lena Góra decydują, że chciałyby zrobić film i zaczynają Szukać najbliżej siebie, czyli w swoich rodzinach. Odwiedzają mamę Olgi, odwiedzają mamę Leny. I nagle się okazuje, że historia mamy Leny jest historią w ogóle nieopowiedzianą, nie tylko dla świata, dla samej córki. Więc oglądając ten film, mamy taki zapis emocjonalnej podróży na wielu płaszczyznach. Prawdziwa córka poznaje swoją prawdziwą matkę. Historię, o których właśnie nie, nie wiedziała. O której te... nie wiedziała. Córka gra na ekranie matkę. Córka gra na ekranie z aktorami, kolegami, którzy, na przykład jeden z nich wciela się w jej ojca. No jest tu tak wiele tak ciekawych przestrzeni. Nic dziwnego, że artystom podczas tego takiego uroczystego pokazu w teatrze muzycznym towarzyszyły gigantyczne emocje. No, Lena po prostu się rozpłakała, zwłaszcza, że mama przyjechała na ten pokaz, że byli tam też e, uczestnicy tego ruchu, e, artyści, którzy współtworzyli tę gdyńską, gdańską, trójmiejską scenę, nie tylko muzyczną, artystyczną. Więc e, jest to tak niezwykłe e, przecięcie prawdy życia. Ale nie poznanej wcześniej, więc poznanej na potrzeby filmu, potem przerobionej na sztukę, która przecież mówi językiem uniwersalnym. I poza tą taką szansą oddania nam, pokazania nam czegoś, czego mogliśmy nie wiedzieć, jest też po prostu niezwykłym gestem takim córka matka w planie Lena Góra, Ela Góra. Jestem zafascynowana całą tą opowieścią, bardzo mi się podoba ten film. I w ogóle mi właśnie nie przeszkadza ta decyzja, wracając do muzyki, że Andrzej Smolik napisał ją od początku, bo myślę, że to też stworzyło taką bezpieczną przestrzeń. Jest tutaj tak dużo prawdy i tak blisko jesteśmy życia, że fajne było wykorzystanie wszystko, momentów na kreację, żeby dać sobie oddech, żeby już nie było za dużo tego dokumentowania, tylko żeby też była taka przestrzeń kreacji. Zmieniając troszkę e, temat, e, miłość do radia, skąd się wzięła? O nie, to jest taka długa <laughs> historia, jak mój PESEL. E, po prostu jestem z tej rodziny, w której e, w dawnych czasach e, zawsze grało radio i to zawsze była radiowa trójka, e, czyli polski Radio Program Trzeci Polskiego Radia i e, nie wiem, w którym momencie, ale bardzo wcześnie, mając kilka lat dosłownie, byłam przekonana, że będę pracowała w radiu. Na pierwszym magnetofonie już nagrywałam jakieś głupiutkie rzeczy. to był może? Nie pamiętam dokładnie marki, ale taki, być może to był Kasprzak albo Unitra. Nagrywałam moją ciocię, która się mną opiekowała, więc... To mi towarzyszyło naprawdę także przez nastoletnie tworzenie składanek z przyjaciółką jakichś takich niby audycji. Więc to jest po prostu coś, o czym ja wiedziałam, szczerze powiem. Chociaż wielokrotnie słyszałam i często nawet teraz w XXI wieku słyszę, jak ludzie mówią, nie nie, nie, nie możemy pracować na przykład w mediach, bo to jest tylko dla wybrańców albo trzeba mieć plecy. Ja jestem przykładem osoby, która nie miała żadnych pleców, ale wiedziała, że będzie pracowała w radiu i pracowałam. I pracuję i myślę, że to jest taka zawodowa moja największa miłość. Po prostu są liczne ciekawe wyzwania zawodowe, jak chociażby prowadzenie pokazów tak, w teatrze muzycznym. I kocham to, ale radio to jest jak dom. że Wiem, że wiele osób krępuje się przy mikrofonie. Ja mam tak, że jak usiądę w studiu radiowym, niezależnie czy to jest studio tak wielkie jak w polskim radiu, czy tak wspaniale intymne jak w Niuansie, w którym teraz pracuję, ja po prostu tam jestem u siebie. Lubisz przyjeżdżać do Gdyni? No, to też jest pytanie tendencyjne, Rzeka. bo wiadomo, że tak, że kocham to miasto, że całe moje zawodowe życie jest z Gdynią związane od pierwszej edycji festiwalu Open Air na Skwerze Kościuszki. Regularnie jeździłam właśnie zawodowo, żeby relacjonować festiwal. Szybko zrozumieliśmy, że no możemy mówić o festiwalu, ale po co mówić o samym festiwalu, trzeba mówić o mieście. Tak poznałam mnóstwo ludzi, nie tylko w Gdyni, ale w ogóle w całej okolicy, w licznych miastach. I to właściwie obok Warszawy jest najlepiej rozpoznane przeze mnie miasto, jeżeli chodzi o artystów, o sceny, o kluby. Nie twierdzę, że jestem tak na bieżąco jak, nie wiem, Kuba Knera, który tutaj zawsze jest dla mnie takim pierwszym kontaktem. Słuchaj, jaki nowy zespół, ale no tak. No. Gdybym miała decydować o wyprowadzeniu się z Warszawy, to Gdynia w Polsce byłaby moim naturalnym wyborem. A czy smutno trochę, że to już dzisiaj piątek, jutro sobota i koniec 48 edycji festiwalu? Trochę smutno, wiadomo, że tak, ale z drugiej strony tyle rzeczy się wydarzyło właśnie w ogóle zrodziło mi się tyle projektów w głowie zawodowych, bo nie wiem, czy to jest jasne, ale festiwal oczywiście to są filmy, ale to są spotkania, często to takie dziejące się w nocy. <laughs> Jakie tam są historie. Najlepsze. To trzeba zapisywać, to trzeba nagrywać, tego nie można stracić. Więc ja teraz właśnie w tym roku wpadłam na to, że absolutnie trzeba też poświęcić uwagę tym historiom i mam zamiar się tym zająć w przyszłości. Spisać je, także. Albo wszystko... nagrać nawet, żeby o, te głosy, o. no takie archiwum mówione, tak. tych, którzy pamiętają festiwal od bardzo wielu lat. O właśnie i mago się zakończyło, tak. dochodzą nas dźwięki tak. muzyki. Tak. To tak, bardzo fajnie. Dziękujemy bardzo, bardzo za rozmowę i że znalazłaś dla nas czas i do zobaczenia w Gdyni po prostu. Do zobaczenia w Gdyni bezsprzecznie. Wydarzy się to prędzej niż później. Dziękuję Ci bardzo.